Cześć, witajcie. Słuchajcie, obiecałem Wam jakiś czas temu, że zrobię coś takiego jak subiektywny ranking medów. Według mnie, z mojego punktu widzenia, postanowiłem, że przyszła pora, aby to nagrać. Jakoś tak zbierałem trochę informacji na zasadzie, że jeszcze zagrałem KW13, którą wcześniej nie grałem, aby ranking medów, bo się mówię tutaj o 7 tierach na początek, był bardziej. Znaczy, no w sensie bym mu zagrał każdym pojazdem, tak, bym mógł coś się wypowiedzieć. Postanowiłem, że nagram to w formie takiej tak zwanej twarzy niepasującej do głosu, więc jeżeli bardzo chcecie, to możecie na mnie patrzeć, a jeżeli nie chcecie, to sobie możecie to puścić w tle jako audiolog i też będzie dobrze. Przygotowałem sobie ściągę taką mega analogową, żeby nie było, że się pomyliłem. Ranking będzie szedł od miejsca ostatniego do miejsca pierwszego. Przypominam, że jest to subiektywny ranking, to jest pierwsza rzecz. Możecie, a nawet byłoby dobrze, jakbyście się ze mną nie zgadzali. No bo to nie jest coś, co ma polegać na tym, że wasza opinia będzie zbieżna z moją, tylko to ma być coś, co będzie polegało na takiej zasadzie, że po prostu ja przedstawię wam mój punkt widzenia na dany pojazd, dlaczego go lubię albo dlaczego go nie lubię. Nie odbierajcie tego na zasadzie takiej, że to jest jedyna i słuszna prawda, bo w WOT-ie zawsze tak jest, zawsze tak było i pewnie będzie, że to, co jednemu się podoba, drugiemu podobać się nie będzie i co za tym idzie, będzie też pewnie tak, że druga osoba stwierdzi, że ja gadam głupoty, albo że człowiek, który uważam za słaby, on uważa za dobry, a ja, który uważam za dobry, on uważa za słaby. Dlatego to jest, przypominam, subiektywny ranking, mój punkt widzenia i tylko i wyłącznie moje zdanie, żeby wam przedstawić, żebyście zobaczyli, na co ja zwracam uwagę, na co nie zwracam uwagę i jak to wygląda. Zacznijmy od miejsca ostatniego, czyli miejsca 9, bo o ile dobrze naliczyłem, medów 7 tieru jest aż 9 sztuk. Na miejscu 9 uznałem, że będzie Chiri. Już mówię, dlaczego Chiri. Po pierwsze, no nie oszukujmy się, ten pojazd nie jest medem. No ale dlaczego nie jest medem? No dobra, nie, no jak, no nie jest medem. No może jest medem, no trzeba poszukać jakichś zalet Chiri. No skoro Chiri jest medem, no to co? To pewnie jest mobilny. No nie, Chiri nie jest mobilny. Chiri jest mobilny, jeśli chodzi o prędkość, ogólnie mobilność jest mocno przeciętny. To nie jest mobilność typowego meta. No dobra, nie ma mobilności, no to może ma pancerz. No bo czasami niektóre medy mają pancerz, który jest w stanie coś odbić. Skoro Chiri nie ma mobilności, to pewnie ma lepszy pancerz. A dupa tam, nie ma lepszego pancerza, jak wiemy. Chiri jest to czołg papierowy, w niego wchodzi po prostu wszystko, arty go uwielbiają, jak i zresztą każdy z naszych przeciwników, ponieważ Chiri jest taki, że no wszystko w niego wejdzie. Miałem ten plus, grając Chiri, że ja sobie go wygrindowałem z Free Expa zaraz jak weszła ta linia i wiele osób nie wiedziało, jak z tym czołgiem walczyć, co on sobą reprezentuje, z czym to się je i dlatego myślę, że mimo wszystko ja miałem łatwiej grać tym pojazdem zaraz po jego wprowadzeniu niż ludzie grający później, kiedy już to się wszyscy nauczyli, że jaki jest weak spot Chiri, najechać na Chiri i strzelić po prostu, no nie oszukujmy się. No dobra, wiem, nie ma mobilności, nie ma pancerza, no to może ma kamuflaż dobry. No też nie. Chiri jest wielką kobyłą, świecącą się z daleka, kamuflażem tego nie uratujemy. Czyli tak naprawdę kamuflaż też odpada. No dobra, no to nie mamy już kilku cech, to może chociaż działo. Może mamy działo, które jest dobre. Też nie, działo jest słabe, działo ma bardzo słabą penetrację, nie ratujemy się pociskami premiowymi, ponieważ jeszcze na tamtych tierach pociski premium w nacji japońskiej to są tak naprawdę abeki, tylko o lekko podwyższonej penetracji. I tutaj trzeba. No niestety, Golden czasami trzeba się ratować, ale za wiele on nam nie daje. No dobra, to co? To co ma takiego Chiri, co go charakteryzuje i można postarać się chociaż trochę znaleźć zaletę? No to magazynek. Magazynek jest o tyle dobry, że strzela bardzo szybko, no ale obrażenia na strzał są słabe. I teraz,
Jeżeli rzuci nasz chili na siódemki, no to faktycznie możemy coś sobie postrzelać, wtedy gra jest nawet przyjemna, a trzy wystrzelane pociski w krótkim czasie powodują, że mamy jakby potrójną szansę na podpalenie kogoś, uszkodzenie coś czemuś. Stork nazwał chili łowcą modułów, po części jest to prawda. Oczywiście obrażenia zadawane modułom przy takim kalibrze nie są zbyt duże, ale mimo wszystko, jeżeli strzelamy trzy razy na przykład w silnik w krótkim czasie, no to jest szansa, że go podpalimy, czy w zbiornik paliwa. No ale okej, okay, mamy specyfikę map w WoCie taką, że dużo map jest, jest mapami bobslejowymi. Mamy dużo map ostatnio miejskich, czyli na przykład Charków, mamy Himmelsdorf zwykły w odmianie zimowej, Ruinberg zwykły w odmianie badziewnej, czyli w ogniu, a właściwie w dymie. I ten czołg w sytuacji, kiedy gra polega na specyfice wychyl się, strzel, schowaj się, bardzo wiele traci, bo jeżeli nasz przeciwnik wyjedzie i strzeli nam, załóżmy jest to IS za 390 średni, to my strzelimy mu raz za tam, to chyba za 130, tak? No co z tego, że mamy szybkostrzelny magazynek, jeżeli przy graniu na wychyl się, strzel, schowaj się, jest to totalnie bez sensu, bo nasza alfa jest bardzo mała. Z drugiej strony, jeżeli nawet jesteśmy za rogiem, z przeciwnikiem, przeciwnik jest tu, my jesteśmy za rogiem, tutaj on się wychyli, strzeli, schowa się, to my ze słabą mobilnością nie jesteśmy w stanie nawet wyjechać, oddać jeszcze ile strzałów i się schować. No po prostu wolno się rozpędzamy i nie mamy tej takiej dynamiki, więc w takich warunkach, w warunkach bobslejowych chili nie ma moim zdaniem żadnych zalet. Co nie znaczy, że nie da się nim grać. No trzeba nim grać, jeżeli chcemy iść dalej. Oczywiście pewnym osobom na pewno się podoba, ale z mojego punktu widzenia chili po prostu nie jest medem i dlatego umieściłem go na miejscu ostatnim. Kolejny czołg na miejscu ósmym jest to czołg z drzewka radzieckiego. Będzie to czołg A44. Dlaczego A44? Dobra, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Czy ten czołg ma mobilność? Ma. Na pewno zaletą A44 jest to, że pojazd jest bardzo szybki, ładnie się rozpędza i generalnie jest fajną. Mobilność ma typowego meda, można się pobawić. Tutaj nie mam do tego pojazdu żadnych zastrzeżeń. No dobra, no to może pancerz. No pancerz ma specyficzny. Pancerz jest taki, że czasami coś odbijemy, czasami wpuszczamy wszystko, a do tego, jeżeli dostajemy strzały w przód, to często niszczy się nam silnik, albo się nas podpala. Przynajmniej tak było, jak ja grałem. Okej, no ale dobra, coś tam potrafimy odbić, więc nie ma takiej tragedii. No to czemu ja w takim razie umieściłem ten pojazd na miejscu ósmym? To nie wiem, działa nie ma? No właśnie, działo A44 jest taką cechą dyskusyjną, ponieważ A44 posiada działo z T-150 i działo to ma bardzo ładną alfę, natomiast bardzo długo skupia i z celnością też jest słabo, ale najbardziej denerwujące na nim jest czas skupiania. Ja grając medami wolę mieć działo, które mimo wszystko ma mniejszą alfę, a częściej strzela, no bo możemy kogoś gęsić, a przede wszystkim musimy szybciej skupiać. To jest ważna cecha meda, abyśmy nie musieli długo wystawiać się na strzał, a właśnie to działo z T-150 powoduje, że musimy bardzo długo skupiać. Do tego kolejnym minusem, jak dla mnie, i rzeczą, która najbardziej skreśla ten pojazd, jest wieża umieszczona z tyłu. No nie trawię czegoś takiego jak med, który ma wieżę umieszczoną z tyłu, no bo jaka to jest zaleta? Żadna tak naprawdę. Ktoś powie, możesz robić sidescrapa. Okej, mogę spróbować robić sidescrapa, ale sidescrap nie jest zaletą medów. Sidescrap jest zaletą czołgów ciężkich. Nie gram medami z myślą o sidescrapie, może to być jakiś bonus, ale nie rzecz, na której mam polegać. A teraz tak, muszę wychylić się cały, ponieważ wieżę mam z tyłu, czyli nie mam opuszczania działa. Do tego mam dołączone działo, które bardzo długo skupia, czyli cały czas jestem na widoku i łatwo można, zanim ja oddam strzał, ktoś może szybciej na mnie skupić, bo już zobaczcie, jak wyjeżdżam, zanim skupię, mogę łatwo przyjąć strzał i zostać po prostu zniszczonym. Na bliski dystans wiadomo, jest to lepsze, natomiast to działo na bliski dystans również trzeba skupić, co nie zawsze się sprawdza. Mi połączenie długo skupiającego działa z wieżą umieszczoną z tyłu kompletnie nie pasuje i o ile ktoś mi powie, no ale lubisz te 3-4-1, który też ma długo skupiające działo. Tak, ale on ma wieżę umieszczoną normalnie,
co bardzo często ma duże znaczenie. Natomiast met zwierzą umieszczoną z tyłu to nie jest met, który na mnie zrobiłby dobre wrażenie. Wiem, że ludzie potrafią grać A44, wiem, że robią bardzo dobre wyniki, bo patrzyłem, że można faktycznie tym coś ugrać, ale mi on po prostu nie leży i dlatego umieściłem go, na miejscu 8. Patrząc dalej na moją ściągę, na miejscu 7 ląduje T43 radziecki. I dlaczego T43? Znaczy, na jego usprawiedliwienie na pewno jest to, że ja tym pojazdem grałem bardzo, bardzo dawno temu. W czasach, kiedy medami, to był mój pierwszy med zresztą, na którym chyba zagrałem, więc nie bardzo znałem specyfikę gry medami, więc może teraz byłaby szansa, że pojazd ten by się znalazł wyżej, no ale ponieważ jest to ranking subiektywny, jest to ranking bazujący na jakiejś tam przestrzeni w czasie, jaką tymi medami grałem, to te 43 no niestety jest na gorszej pozycji. Dlaczego te 43 nie lubię? Bo dla mnie to jest pojazd przeciętny. Jest to pojazd przeciętny, jest on tak średni we wszystkim, że aż słaby. Dlaczego? Mobilność ma przeciętną, nie wyróżnia się. Nim trochę jeździ, ale nie jest jakimś bardzo dynamicznym. Działo ma przeciętne, a właściwie jeżeli nie posiłkujemy się goldem, to można podciągać go pod słabe charakterystykę. Tam nawet na pociskach premiowych nie mamy penetracji powyżej 200. Ktoś powie, no ale KW-13 chyba co niż bardziej. To do tego dojdziemy, bo tutaj jeszcze jedna rzecz, która mnie właśnie denerwuje w T43, to jest pancerz. Niby potrafimy czasami coś odbić, to na plus meda. Oczywiście nie ma co polegać teoretycznie na pancerzu w medzie, ale jeżeli jest on jakimś dodatkowym atutem, to jest miło. W tym przypadku jest różnie. Ale ten pojazd po prostu był tak przeciętny, że mnie irytował, a najbardziej rzeczą, która mnie w tym czołgu denerwowała, którą zapamiętałem i przez którą pewnie też go znienawidziłem, jest zbiornik paliwa umieszczony z przodu. Ten czołg palił mi się w co drugiej bitwie, a niekiedy potrafił mi się dwa razy zapalić w jednej bitwie, bo po prostu dostawaliśmy strzał w przód, podpalaliśmy się, potem kolejny strzał w przód i znowu się paliliśmy. To jest trochę moim zdaniem bez sensu, no bo z drugiej strony to co, no to jeżeli mam nie wyjeżdżać przodem do wroga, gdzie mam jakiś teoretycznie lepszy pancerz, no to chyba wypadałoby tylko bokiem albo tyłem, ale tam znowu mogę też dostać i może być jeszcze gorzej. No dlatego właśnie T43 jako pojazd mega przeciętny dla mnie umieściłem na miejscu 7.